Ford Fiesta 2009 rok, wymiana żarówek. Aby wymienić żarówkę, musimy zdemontować lampę niestety, więc odkręcamy tu śrubokręt albo tors, tak samo tu śrubokręt, tors i wyciągamy plastikowy zawleczkę plastikową. Odpinamy kostkę tu, a resztę pokażę wam na lampie, którą mamy już wyjętą. No jest tu model lampy, ta jest prawie nowa, no ale po wyjęciu z auta powinna tak wyglądać, a więc wymiana żarówek. Jest żarówka H7 tu. Otwieramy. Mamy kostkę. Żarówkę po prostu przekręcamy. Wyjmujemy. Wkładamy. Wyjmujemy z kostki. Wymieniamy żarówkę. Mamy. Wpinamy do kostki. Wkładamy. I przekręcamy. I już żarówka jest. Żona, ta osłona jest gumowa, tutaj jest podłączenie lampy, następnie wymiana żarówki postojowej, mam ją tutaj, to jest tylko do wyciągania, nie musimy nic przekręcać. Nic demontować, po prostu wyjmujemy, wkładamy nową żarówkę i wkładamy z powrotem. Przy żarówce pozycyjnej można sobie pomóc śrubokrętem. Po prostu podważamy i mamy na górze wyjęte. Wymieniamy żarówkę, jest bardzo mało miejsca tutaj. Gniazdo. Następnie wkładamy z powrotem i dociskamy. Kierunkowskaz, jak widać, jest taki plastikowy język tutaj w tym miejscu, po prostu go przekręcamy. Bok. I wyjmujemy, wymieniamy żarówkę, wkładamy i przekręcamy z powrotem. Już kierunek jest wymieniony. I tutaj żarówka H1, tak samo jak H7. Na koniec zamykamy i z powrotem jedna śrubka góra, jedna na i dwie pod maską.